Ale ja opiewać będę Twoją moc. Rano weselić się będę z łaski Twojej, boś Ty był twierdzą moją i ucieczką w czasie mej niedoli. Psalm 59, werset 17. W jaki sposób zaczynasz swój dzień? Życie Dawida było w niebezpieczeństwie. Saul deptał mu po piętach. Dlaczego? Ponieważ początkowa sympatia Saula do młodzieńca Dawida, który pokonał olbrzyma Goliata, przerodziła się później w czystą nienawiść. Pewnej nocy Saul otoczył dom Dawida, aby móc następnego ranka odebrać mu życie. Jego żona Michal, dowiedziawszy się o tym, natychmiast go ostrzegła. Dawid ledwo uszedł z życiem, uciekając przez okno. Tak opisuje tę sytuację pierwsza księga Samuela, 19 rozdział, 11 i 12 werset. Te okoliczności są tłem psalmu 59. W środku tej zagrażającej życiu sytuacji Dawid po raz kolejny doświadczył, jak Bóg interweniuje. Głęboko poruszony wielkością Boga, postanawia odtąd na początku każdego dnia dziękować Jemu za wszelką dobroć. Czyniąc to, jest dla nas wspaniałym przykładem. Jeśli zaczniemy dzień jak Dawid, łatwiej nam będzie poradzić sobie nawet z tymi wyzwaniami, które doprowadzają nas do granic wytrzymałości. Tak jak Dawid, bądźmy zawsze świadomi tego, że możemy doświadczać Bożej dobroci, abyśmy mogli z odwagą patrzeć w przyszłość. Osobiście warto dostrzec wiele rzeczy, za które można dziękować Bogu. Przede wszystkim dziękować za to, że dał życie, wieczne życie, jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa, życie zwykłe, jeśli jeszcze nie jesteś wierzący. I dał życie wieczne w Panu Jezusie. Można być Mu wdzięcznym, że nawet w najgorszych trudnościach nie jest się samemu. On nie dopuści, by ciężar okoliczności zupełnie wierzącego pogrążył, bo tak jest obiecane w 1 Koryntian 10, rozdział 13, werset. Tylko Bóg, tylko On jest blisko mnie, gdy Go wzywam. Tak mówi Psalm 145, werset 18. Także dzisiaj mogę oczekiwać Jego dobroci. Wiem, że Bóg, wiem, że On zna mnie na wskroś, tak przecież jest napisane w psalmie 139, wersety od 1 do 3. W przypadku Dawida, pomimo jego postawy, nie wszystkie problemy zostały rozwiązane od razu. Jego sytuacja początkowo nie uległa zmianie. W rzeczywistości dopiero tak naprawdę rozpoczęła się wieloletnia ucieczka przed Saulem. Mimo to Dawid nie rozpaczał, ale ufał Bogu. Bóg wynagrodził tę postawę, a dla nas jest ona przykładem do naśladowania.